Siema! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam rozpakowanie nowego węża. Będzie to dorosła samica zbożówki Classic, odmiany barwnej Classic. Jest to dość stary filmik, sprzed, nie wiem, chyba dwóch czy trzech miesięcy chyba. Było to przed samym zepsuciem się kamery, więc nie miałem jak nagrać do tego filmiku początku i końca. Nie chciałem wstawiać takiego niekompletnego filmiku, dlatego on się nie pojawił na kanale. A więc przechodzimy do odpakowania węża. Jak widać, wężyk duży, spora samiczka, grubaśna, najedzona, bardzo mi z tego powodu miło, wszystko jest dobrze, pięknie, ładnie, naprawdę bardzo ładna sztuka. Przemysław Łuszcz. Siema, co myślisz o łączeniu węży, a dokładnie chodzi mi o moją zbożówkę, czytałem, że można trzymać razem tej samej płci, moje terrarium to 90-40-35. Myślę o dokupieniu, ale nie chcę, żeby było im ciasno. Co do łączenia węży, jest to kwestia sporna. Dużo ludzi hoduje węże zbożowe w jednych terrariach. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że na jednego węża przypada jedno terrarium. Tak u mnie jest, łączę je tylko w przypadku próby rozmnożenia. Więc nie na długo i nie często. Inaczej można, ludzie kuszą się o łączenie samic na przykład razem w terrarium, tak jak ty podajesz w tym przykładzie. Jest to moim zdaniem sposób, który może przejść jeszcze. Innych łączeń bym nawet nie próbował, ale jeszcze same samice myślę, że można łączyć. Jednak to terrarium, które podajesz tam 90-40x30 bodajże, jest moim zdaniem minimalnie za małe jak na łączenie dwóch węży. Ja bym jednak ustawił jedną sztukę w takim terrarium. I na przykład jeżeli chcesz drugą, to zrobiłbym już drugie terrarium w takim przypadku, ponieważ wydaje mi się to dużo lepszą opcją. Siemka, do następnego!